Czy można do małej miejscowości ściągnąć gwiazdy formatu MMA czy UFC? Mowa o Janie Błachowiczu oraz Danielu Omielańczuku. Obaj zawodnicy poprowadzili w miejscowości Dobra w powiecie tureckim seminarium skierowane dla chętnych z całego województwa. W pokazowej walce dla zgromadzonej licznie widowni dali również popis swoich umiejętności. Organizatorem wydarzenia był lokalny klub piłkarski Wicher Dobra. Abstrahując od pokazu, który teraz trwa, dzisiaj Ciebie widzieliśmy w dosyć nietypowej roli, roli trenera. No właśnie, jak poszło, jak się właśnie w tej roli czułeś dzisiaj? Ogólnie wolę być w roli zawodnika, ale czasami sprawdzam się też jako trener. Wydaje mi się, że poszło mi dobrze, no trzeba by było zapytać ludzi, których dzisiaj trenowałem, tak? No, sam gdzieś tą wiedzę zdobywam, jeżdżąc po świecie, tak? Walcząc z najlepszymi na świecie i trenując z najlepszymi na świecie. Chcę ją też przekazać, żeby później mieć następców, tak? Widzieliśmy dzisiaj na tym treningu, było dużo młodych chłopaków, tak? Którzy w przyszłości muszą nas zastąpić, także skądś tą wiedzę też muszę czerpać, ja też czerpałem ją od kiedyś, od starszych innych, także fajnie też jest to przekazać. Pomimo tego, że Dobra to mała miejscowość w Wielkopolsce, tkwi w niej niesamowity potencjał. Potencjał, który należy wykorzystać. Całe wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie ze strony lokalnych działaczy. Maciej Andrzejewski oraz Marek Górski stanęli na wysokości zadania. Wczoraj obserwowaliśmy, jak składacie ring, jak to wszystko zaczyna trybić. Ile czasu wymagało to, co zobaczyliśmy dzisiaj? Pomysł w głowie zrodził się tak naprawdę już w marcu, ale oficjalnie potwierdzenie dostałem 17 lipca, że Janek ten termin akceptuje, Jan Błachowicz. I od tego dnia w zasadzie zaczęła się moja, nasza praca. Wszystko po to, żeby dzisiaj było jak było. Mam nadzieję, że się podobało. Ciężko cokolwiek powiedzieć na gorąco, bo po prostu zmęczenie dopiero teraz zaczyna przychodzić. Nie? I myślę, że nie było najgorzej. Jak masz na imię, zrobiłaś to zawodowo? Brawo dla Kingi! Kolejna koleżanka. Widać też było po ludziach, po dzieciach ten cały entuzjazm. One wchłonęły tą imprezę, ale to też pokazuje, że Dobra ma naprawdę duży potencjał, tak samo jak i Wicher. To jest prawda. Klub, którym mam zaszczyt być członkiem zarządu, działa coraz prężniej. Osiągamy sukcesy sportowe. Dla nas oczywiście to sukces, że awansowaliśmy do ligi okręgowej rozgrywek, że jesteśmy na czele tabeli po 6 kolejkach z 5 zwycięstwami i 1 remisem, czego się chyba nikt nie spodziewał, jeżeli chodzi o naszych rywali. Mamy młody, fajny skład z dobrą atmosferą. Jest fajna atmosfera, jest zarząd, który chce coś robić, który najpierw zrobił majówkę darmową dla dzieci, później zrobił turniej szóstek piłkarskich, bardzo fajnie obsadzony, z fajnymi nagrodami, sponsorowany przez firmę Zina. Teraz ta impreza, gdzie znowu jest wielu sponsorów. Podczas wydarzenia pokazową walkę dał również Kamil Gardzielik, mistrz Polski w boksie wagi średniej. Kamil, dzisiaj byłeś tak naprawdę jako gość specjalny. Dzisiaj widzieliśmy twój sparring. Jest to chyba też dobra okazja do porozmawiania gdzieś w kuluarach o sponsorach, no bo tego w polskim boksie chyba brakuje. No jasne. Dziękuję tutaj za zaproszenie i za organizowanie tej gali, tego wydarzenia. Fajnie, że mogliśmy z kolegą pokazać kilka akcji, pokazową walkę, pokazać, że jednak boks to nie jest taki straszny sport, na jaki wygląda. No, jeśli chodzi o sponsorów, tak, to jest ważna rzecz w sporcie. Ja przede wszystkim dziękuję na razie jedynemu sponsorowi, który ze mną jest, w firmie Defra, która wspiera mnie od roku, dzięki niej tak naprawdę dalej kontynuuję boks, nie muszę myśleć o pracy. Chciałem teraz zaprosić wszystkich na Młodzieżowym Mistrzostwa Polski do Konina. Tam będziecie mogli zobaczyć mnie w akcji, zobaczyć walki oficjalne i być może znajdzie się jakiś ktoś, kto będzie chciał dalej mnie wspomóc w karierze. Nie można też zapominać o zawodnikach klubu Wicher Dobra, którzy na bieżąco pomagali w organizacji imprezy oraz o lokalnych sponsorach. My jako klub potrzebujemy takiej pomocy, dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim sponsorom. Nie sposób ich w tej chwili wymienić, ale na stronie naszego wydarzenia są wszyscy. Ja wielokrotnie w czasie imprezy mówiłem, kto jest sponsorem, jak nas sponsorował, kto był głównym sponsorem, kto, zresztą główny chciałbym wymienić, firmę Sapo, Zakład Mięsny Smoliński, firmę Ambro.pl,
oraz gminę Dobra, która uwierzyła nam, że to ma sens. Miernikiem poziomu wydarzenia było zafascynowanie na twarzach dzieci oraz podziw ze strony kibiców. Gratulujemy organizatorom wspaniałego wydarzenia i na pewno będziemy ich wspierać w kolejnych tego typu eventach. Widać zadowolone dzieci, a to jest najważniejsze. Postawiliśmy to jako cel nadrzędny, ponieważ wiadomo, w dzieci trzeba inwestować, bo to jest nasza przyszłość. Przed nami jeszcze rower, tak jak mówiłeś. Nie wiem, kto gra, mam nadzieję, że jakiś dzieciak będzie zadowolony z tego. Jest to tu dużo gadać, no jesteśmy zadowoleni naprawdę i udało się, daliśmy radę, mówiąc krótko. No tak, to jest fajne, że właśnie nawet do tak małych miejscowości dociera ten sport, że dociera do świadomości ludzi. No i to jest fajne, bo ja ten sport bardzo kocham, poświęciłem temu życie i cieszy mnie to, że jest coraz większy, tak? Że ludzie zaczęli to traktować jak sport, rozumieją to i kibicują nam i to jest bardzo fajne, także fajnie. Yeah!